a w oknach, co mnie już przeraziło, upewniło mnie, że to jest sekta, obraz Kaczyńskiego. Niech mi pan wie, że byliśmy z żoną na weselu i siostra dała bratu tak w twarz, tego walnęła, bo no mówił: Halina, co ty robisz? A ona mi tak mówi: nie wolno się tak na prezesa Kaczyńskiego odzywał. Czy Kościół powinien się mieszać w politykę? Absolutnie. A dlaczego? Absolutnie. Dlatego, że to nie jest jego powołanie. Kościół bardzo dużo stracił i jeszcze więcej straci. Dojdzie do tego to, co się dzieje w Czechosłowacji, w Czechach czy w Słowacji. No a myśli pan, że w Polsce Kościół jest zaangażowany politycznie, czy nie? Oj, proszę pana, do bólu. Do bólu jest zaangażowany. Przecież to, co się dzieje, to jest w ogóle, w głowie się nie mieści. Wypowiedzi tych biskupów, tych zwykłych księży, takich z małych parafii, którzy uważają, że ich parafianie to jest coś, co ma się wiernie słuchać tego, co oni mówią. Są w tej chwili, Kościół w tej chwili no jest wyjątkowo zależny od obecnej władzy. No właśnie, no bo wie pan, my zadajemy to pytanie dzisiaj w związku z tym, że dzisiaj prymas Polski Wojciech Polak powiedział, że w trakcie tej kampanii wyborczej Kościół nie powinien się angażować politycznie. No i właśnie dlatego zadajemy Aha, to pytanie. Tak powiedział. Teraz, na dwa miesiące przed wyborami, bo czują, że może się pan, ta władza zmienić. Pan, i co wtedy? Korytko się zamknie? Że kościoła pozostali się dostosują do tego, co mówi prymas? Absolutnie. Tak, absolutnie się nie dostosują. No to wie pan, to tutaj jest jeden biskup tak mówi, drugi biskup tak, no nie. No to wie pan, ten temat też się pojawił w związku z tym, że Jarosław Kaczyński ostatnio przemawiał na Jasnej Górze właśnie i tak to skomentował. No ale to było już żenujące, to było coś nieprawdopodobnego. Pojechać na Jasną Górę, która dla nas wszystkich Polaków, czy to wierzących, czy niewierzących, jest czymś niesamowitym, jest symbolem, jest czymś takim, kto każdy uważa, no, za niemalże świętość, pojechać tam, robić pląsy, tańce, trzymając się za rączki, wygłaszać przemówienia i to czysto polityczne przemówienia, bo Kaczyński nie nawoływał do tego, żeby ludzie zaczęli chodzić do kościoła częściej, żeby dzieci... Żeby na wybory poszli. Żeby poszli na wybory, no tak. No ale tak. To niektórzy, jak tutaj pytamy, to może takim symbolem jest właśnie Jarosław Kaczyński, że tam pasował. Tak niektórzy mówią. Czego jest symbolem? No, że czego? Patriota, że tak, no, tak. Jaki patriota? Mówią. Przecież ci, którzy trochę się interesują historią, wiedzą, co się z nim działo wcześniej. Przecież prosty przykład, z czego zdawał pracę magisterską. No nie z doktorem prawa, to wiem, ale magisterską. Przepraszam, chodziło mi o pracę doktorską. O czym? Na jaki temat? Marksizmu, leninizmu? Nie wiemy o tym, wiemy. No więc skąd teraz taki antykomunizm w nim? A przecież ile osób powiązanych właśnie z jego partią? Pan Kryże i reszta pozostałych, nie mówiąc już o prokuratorze przecież, który jest o ironii o losu, jest w Trybunale Konstytucji. Piotrowicz. Tak, ale Kryże był sędzią przecież stanu wojennego, przecież też w tamtych czasach. I pan uważa, że to taka poza polityczna właśnie i taki... Ależ oczywiście, że tak. Poza tym jedna podstawowa rzecz. Ja mam swoje lata. Proszę zobaczyć, większość głosuje starszych ludzi. Głosuje właśnie na nich. A w jakich czasach oni żyli? Żyli za komuny. A za komuny ile osób było członkami partii PZPR? Ile? Prawie oni wszyscy ci, którzy teraz odwrócili się i teraz są tacy strasznie... Teraz to jest elektorat PiS. Tak, tak. Ci ludzie, którzy właśnie tego... Gdzie oni się wykształcili? Wykształcili się za komuny, prawda? I co teraz? Teraz, bo dostają 13, 14 pensję. Przecież to jest coś niesamowitego. Ktoś na tą pensję musi zarobić. Ktoś musi zapracować. A oni tylko chcą dostać, bo im się należy, bo oni kiedyś, ale przecież oni pracowali za komuny. No, a co oni zgotują czymś takim młodym ludziom? Przecież emerytury tych młodych, którzy w tej chwili są w wieku produkcyjnym, za kilkadziesiąt lat to będą groszowe. Na każdym rogu będzie siedział żebrak z tak wyciągniętą ręką. No ludzie, kochani, czy oni tego nie widzą? Nie. Ważne, żeby im tu i teraz przez te kilka ich lat życia, które im zostało, jeszcze miał, bo im się należy, bo oni dają. Ale kogo dają? Okradają tych. To samo jest, wie pan, jak ja korzystam na czymś, co złodziej ukradł, to jestem jego wspólnikiem.
to tak jest tak po Bożemu, brać pieniądze, jednym się okrada, a daje drugim? To tam jest taki jeden, o, mocno, mocno... Ja już wiem, znamy tego pana. Nie wolno zaplanować. Proszę pana. Tutaj ludzie ci starsi, drugą grupą są rolnicy. Oni sobie nie zdają sprawy, że my w prostej drodze zmierzamy do wystąpienia z Unii. Pan sobie wyobraża, za kilka lat będziemy płatnikami netto. Już niedługo. I wtedy będziemy więcej płacać do Unii. Pan sobie wyobraża, co wtedy będzie? To właśnie teraz mówią, no ta Konfederacja 16%. Nie, nie, to nie jest. Ja nie wierzę w to, że Konfederacja, jak będzie w granicach 8-10%, to będzie maks. To jest taki wyskok. Nie dociągną tam więcej. Nie, nie. Niektórzy właśnie obawiają, że taka koalicja PiS-Konfederacja się zrobi. To, i wtedy... to może być. Jak bardzo spadło ilość powołań do seminariów duchowych. Ja też się na tym zastanawiam, że jeszcze w okresie PRL-u, jaką kościół miał mocną pozycję przez Wyszyńskiego, Wojtyłę, a teraz no to tak, oni to po prostu tak, wszystko... Tak, myśmy byli wszyscy razem, trzymaliśmy się razem, mieliśmy jednego wroga, czyli wrog naszym to była, wie pan, władza. Tak, prawda, w stanie wojennym poszedł pan pożyczył szklankę mąki, cukru, nawet pół litra, chociaż były na kartki. A teraz co? Jeden drugiego. Niech mi pan wie, że ja byłem, byliśmy z żoną na weselu, gdzie brat, siostra dała bratu tak w twarz, tego walnęła, bo my mówimy, Halina, co ty robisz? A ona mi tak mówi, nie wolno się tak na prezesa Kaczyńskiego odzywał. Aż tak. Gdzie my żyjemy? W jakich czasach? Proszę pana, ja mam kolegę ze studiów, który mieszka w Sanoku, prawda? Dwa tygodnie przed wyborami w 2019 roku byłem u niego. Wracałem z Sanoka do Rzeszowa, z Rzeszowa do Lublina i tak się jedzie do Warszawy. Niech mi pan wie, że droga od Sanoka do Rzeszowa była, wszystkie miasteczka, miejscowości były oblepione banerami głosować na PiS. A w oknach, co mnie już przeraziło, upewniło mnie, że to jest sekta, obraz Kaczyńskiego, tak jak naszego Jana Pawła II w czasie wizyty jego pielgrzymki w Polsce. Uwierzy pan? Tam. Niech pan spróbuje tam coś powiedzieć. To przecież pierwsze, co oni robią, atak agresji. Od razu, że proszę pana, że pan jest nie Polakiem, nie katolikiem, jest złodziejem. Takie największe rzeczy. I towarzyszam. Tak, był taki fajny program. Była w 19 roku była rocznica wstąpienia Polski do Unii. 15 rocznica. Były i taki reportaż był nakręcony. Dwie gminy, świętokrzyskim, jedna w Podkarpaciu, których 98% w czasie tego referendum było przeciwnym naszemu wstąpieniu do Unii. Teraz, po 15 latach, okazało się, że to właśnie te dwie gminy dostały największe dotacje. Pojechał jeden z reporterów z jakiejś tam, jakiejś gazety i pod sklepem, jak to było sklepem, zapytał się jednego, tam grupka ludzi stała, zapytał się jednego pana, mówi, proszę pana, mówi, jak to jest tutaj? Mówi, wyście wszyscy byli tutaj przeciwko wstąpieniu, ale ja przejechałem po wsi, tutaj tablica dofinansowano z funduszy Unii Europejskiej, tutaj to, tu ośrodek zdrowia, tu boisko dla dzieci, tam to. No, mówi, jak to jest? A on, wie pan, co odpowiedział? I to jest cały tok myślenia tych ludzi. Wzięli nad siłą, to niech teraz płacą.